Moim i Państwa gościem jest radca prawny dr Piotr Pałka. Witam, Piotrze. Bardzo mi miło, Bogusiu. Dziękuję za zaproszenie. Powiedz, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z prawem? Przygoda z prawem zaczęła się tak naprawdę od sugestii mojego taty, który ukierunkował mnie, który sam ukończył studia prawnicze i zaszczepił tą pasję do prawa, gdzie był na początku trochę zaciekawiony tym, w jakim kierunku ta moja pasja zostanie skierowana. I do dnia dzisiejszego dziękuję swojemu tacie, bo to była dobra podpowiedź, dobra decyzja z jego strony co do wspierania mnie na tym początkowym, młodzieńczym okresie policealnym, co do wyboru drogi życiowej. I mogę tylko powiedzieć jedno. Dziękuję, tato. A jak relacjonujesz twoje pierwsze doświadczenia zdobyte w kancelariach? Powiem tak, no, przede wszystkim początki kariery prawniczej zawsze związane są z praktyką. Praktykę nabywa się w trakcie praktyk, stażu w kancelariach prawniczych. Ja rozpocząłem tą swoją drogę związaną ze zdobywaniem praktyki właśnie w trakcie już studiów, gdzie miałem okazję pracować w jednych z większych kancelarii prawniczych w Polsce i następnie kolejnym etapem było dostanie się na aplikację radcowską, czyli zdanie egzaminu wstępnego, 3 lata samej aplikacji, odbycie tego okresu, co było już zakończone egzaminem zawodowym prawniczym, a później już kwestia zastanowienia się, w jakim obszarze rozpocząć tą specjalizację. W moim przypadku i do dnia dzisiejszego jest to wiodący profil naszej kancelarii, są tak naprawdę trzy obszary. To jest prawo nieruchomości, prawo spółdzielcze i prawo finansowe. To są obszary, w których się specjalizujemy, obszary, w ramach których działamy już od kilkunastu lat i ta tematyka, ta problematyka jest tym głównym przedmiotem naszej działalności. W mojej ocenie bardzo ciekawa problematyka, bo dotyka tak naprawdę spraw życia codziennego, tak? Bo zarówno prawo spółdzielcze, spółdzielnie, mało kto sobie zdaje sprawę, jak dużo spółdzielni chociażby mieszkaniowych funkcjonuje w Polsce i ile naszych obywateli, rodaków mieszka w zasobach spółdzielczych, a jest to kilkanaście milionów osób, więc siła oddziaływania jest naprawdę znacząca, a jeżeli spółdzielnie i spółdzielnie mieszkaniowe, to oczywiście prawo nieruchomości i również tutaj też problematyka instytucji finansowych, które mamy przyjemność obsługiwać. A pamiętasz swoją pierwszą sprawę? A bardzo dobre pytanie. Moja pierwsza sprawa związana była z doradzeniem osoby, która była zainteresowana przeprowadzeniem bezpiecznej transakcji na rynku nieruchomości. Musieliśmy przeanalizować dany status nieruchomości, stan prawny nieruchomości i przygotować tego sprzedającego do bezpiecznego przeprowadzenia zawarcia umowy, jej wykonania, tak aby zabezpieczyć interesy tego naszego klienta. I tutaj też to, co zawsze nam przyświeca, to jest przede wszystkim interes naszego klienta. Zawsze mówimy tak, jak jest, tak? Jakie są zagrożenia, jakie są ryzyka. To jest tak naprawdę wyzwanie i powinno być wyzwaniem każdego prawnika do przeanalizowania sytuacji prawnej klienta, aby ten klient po już zakończonej sprawie nie miał pretensji do tego prawnika, że nie uprzedził on tego swojego klienta o ewentualnych ryzykach, bo mówiąc wprost, ta relacja kancelaria klient
powinna opierać się na zaufaniu. A zaufanie możemy budować, jeżeli tego klienta poinformujemy o wszystkich ryzykach, o zagrożeniach, tak aby mógł on podjąć właściwą, świadomą decyzję. A jakie są najważniejsze cechy, które powinien posiadać prawnik wchodzący na rynek lub próbujący się na nim utrzymać? Prawnik powinien być przede wszystkim, w mojej ocenie, nieustępliwy, powinien być wytrwały w dążeniu do ochrony interesów swojego klienta, powinien być również kreatywny, to znaczy nie opierać się już na jakichś schematach, które bardzo często są wypracowywane i są często czymś naturalnym, są czymś naturalnym. Natomiast prawnik powinien mieć przede wszystkim otwarty umysł, powinien być aktywny i powinien wsłuchiwać się w potrzeby swojego klienta. Jeżeli bowiem będziemy słuchać tych potrzeb, będziemy odpowiednio formułować pytania co do tych potrzeb, to będziemy w stanie w sposób prawidłowy doradzić temu klientowi. Ale tu też jest jedna bardzo ważna, w mojej ocenie, pożądana umiejętność dla prawnika. Umiejętność do zadawania pytań, bo może się zdarzyć tak, że taki klient przyjdzie do nas z jakimś problemem, ale ten klient nie będzie sobie zdawał sprawy z jakichś ryzyk, czy też zagrożeń, albo sytuacji, które mogą być istotne dla jego sprawy. A to my jesteśmy odpowiedzialni jako prawnicy za zweryfikowanie tego, za odpowiednie, mówiąc wprost, przeprowadzenie tego wywiadu z klientem, aby jak najwięcej informacji od tego klienta wydobyć. I tu też jest bardzo, w mojej ocenie, ważna umiejętność, to znaczy mówienia i komunikowania się z tym klientem w sposób zrozumiały dla tego klienta. Nierzadko w zawodach nie tylko prawniczych, ale w zawodach, które wymagają pewnej wiedzy specjalistycznej, w mojej ocenie, zapomina się o tym, że rozmawiamy z drugą stroną, która takiej wiedzy w tym zakresie nie posiada z istoty sprawy, bo po to do nas przychodzi, żeby tą pomoc specjalistyczną uzyskać, ale my możemy z tej osobie, jeżeli my skomunikujemy się z tą osobą w taki sposób, że ta osoba będzie wiedziała, o co my pytamy, i w tym wypadku ta osoba będzie w stanie nam przekazać te informacje, które również dla nas są istotne. A jak patrzysz na dzisiejszą sytuację, jak na przykład na powikłania poszczepienne? Mogą dostać jakieś odszkodowanie? To jest w ogóle bardzo złożony temat związany z ustalaniem przymusowych szczepień, albowiem przepisy prawa rzeczywiście stwarzają pewne sytuacje, w których takie obowiązkowe szczepienia mogą być obligatoryjne do wykonania i przede wszystkim do poddania się tym szczepieniom z uwagi właśnie na te obowiązujące przepisy, ale temat jest o tyle trudny, że pojawia nam się też kwestia oceny konstytucyjności takiego działania ze strony prawodawcy w zakresie oceny, czy nie narusza to tak naprawdę swobody obywatelskie co do oceny, czy nie pozbawiamy kogoś prawa wyboru. I tutaj to oczywiście można zestawić jeszcze z drugą wartością, wartością ochrony dobra ogólnego. Tylko żeby mówić o dobru ogólnym, to musimy mieć pewność co do tego, że dane zagrożenie możemy definiować jako zagrożenie. Bo jeżeli by się okazało, że to zagrożenie, które jakieś instytucje nam przedstawiały jako to zagrożenie, definiowały to w świetle przepisów prawa i wręcz nakładały określone sankcje za niepoddawanie się jakimś restrykcjom związanym z tym zagrożeniem, w sytuacji, w której może się okazać, że to zagrożenie tym zagrożeniem nie było, albo nie było takim zagrożeniem,
które pociągałoby za sobą konieczność stosowania określonych restrykcji, to oczywiście pojawia nam się kwestia otwarta możliwych odszkodowań od Skarbu Państwa, bo za decyzję prawodawcy posługujemy się takim pojęciem nieostrym, tak? Niezdefiniowanym, prawodawca. Kim jest prawodawca? Prawodawca to jest nie kto inny jak Sejm i Senat, czyli posłowie, senatorowie, pan prezydent, który podpisuje na końcu ustawę, więc osoby biorące udział w tym procesie legislacyjnym. Mówimy też nierzadko jako prawnicy o pewnej racjonalności oczekiwanej ze strony prawodawcy. No, ja mogę tak powiedzieć, też udzielając wykładów, prowadząc szkolenia, też nierzadko posługuje się pojęciem, bo racjonalny prawodawca tak chciał. Czyli my zakładamy z założenia, że ten prawodawca jest racjonalny. Natomiast jeżeli spojrzymy, tak, i będziemy mieli przed sobą tych polityków, te osoby, które tworzą, składają się na tego prawodawcę, no to może nam się pojawi znak zapytania, czy rzeczywiście z tym racjonalnym prawodawcą mamy do czynienia. Kwestie generalnie stanawiania określonych restrykcji powinny być w zgodzie z zapisami ustawy zasadniczej, czyli z przepisami konstytucji, albowiem nie można nakładać ograniczeń na obywateli w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, nie jest to uzasadnione i wychodzi poza zakres ustawy tej zasadniczej, czyli konstytucji. A reprezentowaliście niedawno sprawę znanego youtubera Krzysztofa Atora Woźniaka, którego w TVP wykorzystało 2 razy wizerunek bez jego zgody. Możesz powiedzieć coś o tym więcej? Mnie obowiązuje tajemnica radcowska, tajemnica prawnie chroniona. Nie mogę udzielać więcej informacji niż te, które zostały upublicznione, tak, przez samego zainteresowanego. Rzeczywiście taka sprawa zaistniała w mediach. Mogę ograniczyć swoją wypowiedź, czy jestem zmuszony ograniczyć swoją wypowiedź do tego, co, jak powiedziałem, już funkcjonuje w opinii publicznej i na koncie samego zainteresowanego, który zasygnalizował ten problem, to jest przede wszystkim kwestia naruszenia praw autorskich. YouTuberom przysługuje ochrona w świetle ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych. Żadna instytucja, bez względu na to, czy są to media publiczne, czy komercyjne, czy jakiekolwiek inne instytucje i podmioty, nie mają prawa wykorzystywać wizerunku twórcy bez jego zgody z naruszeniem podstawowych zasad prawa autorskiego, w dodatku w sposób, który może wprowadzać tego odbiorcę w błąd i co najgorsze, przy podaniu niewłaściwego, fałszywego źródła, czyli wprowadzając tego odbiorcę w błąd co do tego, kto jest twórcą tego materiału. Albowiem przy prezentowaniu określonych treści ten odbiorca może, jeżeli w określony sposób te treści są prezentowane, ten odbiorca może zostać wprowadzony w błąd przede wszystkim co do tego, kto jest tym twórcą, po drugie, co do tego, jaki był kierunek tego przekazu. Jeżeli wytniemy określoną część materiału z całości wypowiedzi, możemy mieć do czynienia z manipulacją. Pan Krzysztof Woźniak, youtuber, bardzo znany youtuber, Ator, prezentuje bardzo wysokiej jakości treści, które również w mojej ocenie subiektywnej są treściami o charakterze obiektywnym, tak? Ten YouTuber pokazuje, jak pewne sprawy wyglądają z różnych stron, nie narzuca określonej narracji, interpretacji, co stawia tego YouTubera tak naprawdę w zgodzie
z zasadami, którymi powinien kierować się każdy dziennikarz, czyli z tą rzetelnością dziennikarską. A jeżeli tej rzetelności u dziennikarzy nie ma, to znaczy jeżeli pewni dziennikarze wykorzystują wyrwane fragmenty materiału, cudzego materiału, nie uzyskując na to po pierwsze zgody, w dodatku wprowadzając błąd tego odbiorcy telewizyjnego co do autorstwa tego materiału, to grozi za to odpowiedzialność karną. Jasno stanowią o tym po prostu przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mamy w obecnym świecie, tak, w dzisiejszym świecie bardzo dynamiczny przekaz w mojej ocenie informacji i nierzadko zapomina się o weryfikowaniu tych źródeł. A co gorsza, istnieje podejrzenie, że jeżeli spojrzymy na sposób wykorzystywania w sposób bezprawny takiego materiału, to rysuje nam się, czy też może rysować nam się pewna metoda na obchodzenie przepisów prawa. Albowiem, jeżeli spojrzymy na te twitterowe konta, jeżeli przyjrzelibyśmy się nim bardzo uważnie, to zwrócimy uwagę, że te konta twitterowe, one nie mają wielu obserwujących. One nie powstały jakiś czy długi czas temu. Może istnieć uzasadnione podejrzenie, że te twitterowe konta, one zostały specjalnie wykreowane dla potrzeb powołania się na te konta, na te źródła, tak aby ta osoba, która może czuć się pokrzywdzona z uwagi na naruszenie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że ta osoba, czy też tej osobie będzie przekazywana informacja, że ta osoba powinna dochodzić roszczeń nie od tej telewizji, która wykorzystała ten materiał, ale od tego, kto jest właścicielem tego twitterowego konta. W mojej subiektywnej ocenie nie możemy wykluczyć nawet zamierzonego działania, to znaczy no, takiego działania trochę już w tym wypadku z premedytacją, tak? Czyli tak trochę wygląda, jakby ktoś, mówiąc wprost, specjalnie tworzył takie konta i nie są to pojedyncze przypadki, żeby później móc w sposób taki, bym powiedział, dość nieudolny, ale być może w ocenie tych osób zawaluowany, powoływać się na to źródło, a nie uzyskiwać zgodę od osoby, która tym twórcą jest. Jest to, powiem tak, bardzo niebezpieczne zjawisko. No i tutaj też można apelować do organów ścigania, tak, które powinny też z urzędu podejmować się takich spraw, powinny zajmować się z urzędu takimi sprawami, no bo nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której chociażby twórcy filmów, tak, materiałów o wielomilionowej wartości, wycenie, mogliby w taki sam sposób być poszkodowani. A środowisko, o tak powiem, YouTuberów, w mojej ocenie jest o tyle wartościowe, że tworzy ten obszar, czy też tą taką lukę w przekazie medialnym, która jest wolna od tego nacisku ze strony różnych władz, a jak to się mówi, jak to się wskazuje, no ta czwarta władza od tych nacisków, co do zasady, nie jest bo. Prowadzisz te szkolenia. Możesz powiedzieć, jak wyglądają takie szkolenia? O, dziękuję bardzo, że też zadałeś mi pytanie o tą działkę naszej działalności. Tak, prowadzimy intensywnie szkolenia, zarówno właśnie z zakresu prawa nieruchomości, ustawy, prawo spółdzielcze, prawo energetyczne, prawa finansowego, czyli z tego przedmiotu
naszego zainteresowania prawem. Ja powiem tak, ja od zawsze stawiałem i pasjonowała mnie relacja z drugim człowiekiem. To znaczy, jeżeli chcemy przekazać, podzielić się swoją wiedzą, to nie ma lepszej formy niż szkolenie. Ale szkolenie w mojej ocenie nie może być też takim jednostronnym monologiem ze strony wykładowcy, i to bez względu na to, czy mamy do czynienia z uczelnią wyższą, czy w ogóle z szkołą, tak, czy z jakimiś warsztatami, szkoleniami. To musi być również wsłuchiwanie się w potrzeby, oczekiwania uczestników tego szkolenia. Ja zawsze w trakcie szkoleń proszę uczestników o przedstawienie się, bez względu na to, czego dotyczy problematyka szkolenia, ale to początkowe zapoznanie się właśnie w zakresie tej relacji wykładowca, szkoleniowiec, prowadzący, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, w relacji z tymi uczestnikami, po pierwsze pozwala przełamać tą taką naturalną barierę, gdzie spotykają się obce osoby. Pozwala też poznać pewne specjalizacje określonych uczestników, bo jeżeli wiem, że na sali mam na przykład same panie księgowe, to również mam wtedy świadomość, że ta siatka pojęciowa w rozmowie z tymi uczestnikami zapewne będzie ograniczała się na przykład do przepisów ustawy o rachunkowości, do wyspecjalizowanych pojęć z ustawy o rachunkowości. Ale jeżeli wiem, że szkolenie jest dedykowane na przykład kadrze zarządzającej, prezesom, czy też członkom rad nadzorczych określonych podmiotów, to już ten pogląd i to przygotowanie na to szkolenie musi uwzględniać tych adresatów, którzy patrzą trochę z innej perspektywy, z perspektywy na przykład podejmowania określonych decyzji. Więc tu zawsze, w mojej ocenie, takie szkolenie powinno być również poprzedzone analizą i przygotowaniem ze strony samego prowadzącego co do tego, z kim będziemy mieli przyjemność rozmawiać i kto będzie uczestniczył w takim szkoleniu. A wystąpiłeś też w TVN 24. Uwaga, możesz powiedzieć o tym więcej? Tak, mamy też przyjemność jako kancelaria występować w mediach, w TVN-ie czy w Polsacie. Ostatnie wystąpienie nasze w programie TVN tyczyło się bardzo powszechnego problemu, to jest segregacji śmieci. Nasi klienci znaleźli się w sytuacji, w której niestety przepisy prawa doprowadziły do zdarzenia, w którym wprowadzono odpowiedzialność zbiorową, czyli mówiąc wprost, sytuację, w której jedna osoba, która nie segreguje tych śmieci, powoduje odpowiedzialność prawną dla pozostałych, na przykład mieszkańców danego bloku, osiedla. I tutaj staramy się zawsze też w tym takim przekazie medialnym, bez względu na to, czy są to media, jak to się mówi, tego masowego nurtu, tak, czy głównego nurtu, jakkolwiek byśmy je nie nazwali, bez względu na to, jakie byłoby to źródło przekazu, staramy się wytłumaczyć odbiorcom tego przekazu problem. To jest problem, który od wielu lat istnieje. Żaden z polityków tak naprawdę nie ma odwagi zająć się tym problemem w całości. Z tych czy innych przyczyn to jest zagadnienie, które jest sygnalizowane, ale nikt nie ma odwagi. Być może jest to też celowo, mówiąc wprost, zamiatane pod dywan, jak wiele również innych spraw. I my, mówiąc wprost, nie boimy się podkreślać takich właśnie problemów, poruszać te problemy,
No bo jeżeli nie będziemy mieli odwagi mówić o pewnych zagadnieniach, które są istotne dla obywateli, dla mieszkańców naszego kraju, no to tych problemów na pewno nie rozwiążemy. A jeżeli jesteśmy w stanie, mamy sposobność zasygnalizować określone na przykład nieprawidłowości, czy też niekonstytucyjność określonych rozwiązań, określonych przepisów prawa, to o tym mówimy. W tym wypadku dotyczyło to segregacji śmieci. Były również i są inne wystąpienia na łamach mediów publicznych, gdy nigdy no, nie boimy się wyrażać tego naszego poglądu, tego stanowiska. Taki przykład, pierwszy, który przychodzi mi do głowy, na łamach chociażby niedawno Wirtualnej Polski i portalu many.pl sygnalizowaliśmy chociażby istotny problem związany z kreowaniem, konstruowaniem, uchwalaniem przepisów prawa, które dotyczą schron. Wiemy, w jakiej sytuacji geopolitycznej znajdujemy się od lat, w dodatku w sytuacji tego konfliktu, inwazji Rosji w Ukrainie, wiemy, jakie zagrożenia są związane z tymi wydarzeniami, a nie przygotowujemy się do tych możliwych zagrożeń, które mamy nadzieję oczywiście wszyscy, że nie wystąpią, ale dla mnie osobiście niezrozumiałe jest, że nie uchwala się przepisów prawa, które w sposób systemowy podchodziłyby na przykład do kwestii budowy schronów, przygotowania nieruchomości pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa ludności. Zmierzam do tego, że ustawodawca, i to nie tyczy się tego zagadnienia, ale bardzo często przerzuca te zadania państwa na prywatne podmioty. Czy to będą przedsiębiorcy, czy to będą zarządcy nieruchomości, ma taką skłonność, to może wynikać z różnych przyczyn, do przerzucania tych zadań państwa na prywatne podmioty. No i my również jako kancelaria staramy się takie przypadki identyfikować i następnie je podkreślamy, zwracamy uwagę również dziennikarzom na te możliwe ryzyka czy też zagrożenia, które występują w przepisach prawa, bo też tak rozumiemy nasz zawód, zawód radcy prawnego. Czujemy się w obowiązku do sygnalizowania tych ryzyk, aby mieć wpływ realny albo sygnalizować potrzebę zmiany przepisów prawa, tak aby ono było tym dobrym i słusznym prawem. Piotr, a jaka sprawa ci się najwięcej w pamięć zapadła? A sprawa, która by najbardziej zapadła w pamięć. Bardzo trudne pytanie, bo tych spraw mamy bardzo dużo, ale powiem tak. Była jedna taka sprawa, która dotyczyła kwestii rodzicielskich. Nie będę przytaczał szczegółów, bo nie mogę przytaczać tych szczegółów z uwagi na tą tajemnicę prawnie chronioną, ale powiem tak, w sprawach o charakterze prawa rodzinnego, o sprawach rodzinnych, gdzie relacje międzyludzkie odgrywają istotne znaczenie, nie sposób przechodzić może nie obojętnie, ale bez takiego również emocjonalnego nastawienia. Oczywiście prawnik powinien wo być wolny od emocji, tak? Prawnik powinien nie łączyć swoich odczuć tak, aby nie wpłynęło to na sposób prowadzenia spraw. Natomiast jeżeli mówimy o tych relacjach właśnie z ludźmi, to też mogę przypomnieć sobie taką sprawę o charakterze urzędowym, to znaczy prawnik, radca prawny, adwokat ma też
otrzymuje sprawy z urzędu, tak? Gdy określone osoby nie są w stanie sfinansować kosztu pomocy prawnej. I pamiętam, to wywarło na mnie olbrzymie wrażenie, czy też takie poruszenie, gdzie zostałem wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu i moją klientką była osoba starsza, schorowana, która przebywała w domu opieki społecznej. I ta osoba była pozostawiona sama sobie, pozostawiona przez rodzinę. I powiem tak, obraz takiego miejsca, w którym żyjemy tak naprawdę dniem codziennym, żyjemy z dnia na dzień, tak? Żyjemy jakimiś sprawami, które dla nas wydają się ważne, istotne, gdy przekroczymy próg takiej instytucji, gdy widzimy też, czyż mamy możliwość zaobserwowania przemijania tego życia, to tak naprawdę skłania to nas samych, przynajmniej mnie to skłoniło, do refleksji na temat spraw ważnych i mniej ważnych. Więc jeżeli pytasz się mnie o taką sprawę, która wywarła na mnie wpływ, która mnie poruszyła, to była sprawa, w której miałem możliwość z bliska tak naprawdę zobaczyć, w jakiej sytuacji możemy się, czy osoby mogą się znaleźć i które bardzo często też potrzebują pomocy. I dobrze, że jest taka instytucja w przepisach prawa jak pomoc prawna z urzędu, bo nierzadko nie każdy jest też w stanie pokryć koszty z własnych środków takiej pomocy prawnej. Więc to jest taki przykład, który pamiętam. Dziękuję Ci, Piotr, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.